Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców, Robert Janowski wciąż nie zdecydował się na jakikolwiek komentarz. To jego syn przekazał potworne informacje o stanie zdrowia swojej mamy, a tym samym byłej żony muzyka. Jest wprost nieprawdopodobne. Okazuje się, że sprawa jest naprawdę poważna. Robert Janowski milczy. Jego była żona trafiła do szpitala. Jak podaje Wirtualna Polska, syn byłego gwiazdora Jaka to Melodia oficjalnie poinformował, że ze stanem zdrowia jego mamy nie jest najlepiej. Kalicińska źle się poczuła w czasie nagrań do programu Szlak Nadziei w TVP, odbywających się w Jerozolimie. Porażające. Jej samopoczucie uległo tak znacznemu pogorszeniu, że nie tylko była niezbędna interwencja lekarska. Producentka nie była w stanie nawet dojść samodzielnie do samochodu, dlatego Makary bez zawahania wziął ją na ręce. Katarzyna wciąż przebywa w jerozolimskim szpitalu, gdzie zajmują się nią specjaliści. Jak się okazuje, problemem jest zapalenie otrzewnej. Było naprawdę niebezpiecznie, musiałem nieść mamę na rękach do samochodu. Bałem się, że ją stracę, powiedział zmartwiony Makary. Łez wzruszenia zapewne nie brakowało. Syn wspiera ją, jak może. Największym wsparciem dla Kalicińskiej w tych trudnych chwilach jest dla niej syn, który nie dostępuje jej nawet na krok. Jest to dla niej niezwykle ważne, a sam Makary twierdzi, że to zwyczajna kolej rzeczy. Ona dumnie nazywa go prawdziwym aniołem, natomiast on odznacza się niebywałą skromnością. Taka kolej rzeczy, kiedyś mama pchała wózek, jak byłem dzieckiem, teraz ja pcham jej wózek przez korytarze izraelskiego szpitala. Szkoła pokory i szacunku, dodał chłopak. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najwcześniejsze filmy.